Przemęczę drugi dzień z tym moim dronkiem, żeby go skalibrować. Coś go nie mogę skalibrować. Już kod zeskanowałam, bo miałam wszystko po kolei z instrukcją obsługi. No nie mogę. Nie chce mi się po prostu sieć przełączyć w telefonie. Więc dlatego włączałam sobie dron tablecika i spróbuję na tableciku skalibrować. Tylko muszę poszukać nazwy Wi-Fi, nazwy tego programu. UAV. Szukaj za czymś ten znajdzie. To jest to. To jest to. Spróbuję, może się uda na tablecie skalibrować, bo naprawdę mam problem na telefonie skalibrować. Nie chce mi się po prostu skalibrować. Już to godzinę robię i nie mogę tego ogarnąć. W końcu udało się skalibrować, ale to tylko na tablecie. Na telefonie mi nie widzi, jakoś się z telefonem nie dogaduje. No trudno, będę brała ze sobą tableta. Mało komfortowe, bo tablety to jest jednak duże, ale to się położy na opakowaniu, tym co tutaj mam. Jakbym na dwór szła, po prostu będę sobie na tablecie uruchamiać, na opakowaniu będzie leżeć, a dronem będę sobie latać. Z jednej strony dobrze, bo będzie większy ekran, ale z drugiej strony jest to trochę nieporęczne. No zobaczymy, może za jakiś czas znowu spróbuję to skalibrować z telefonem. No spróbuję, ale w ogóle dzisiaj muszę iść do weterynarza testami glukozamina. Znaczy to są puste pakowania po glukozaminie, muszę iść kupić jej glukozaminę taką. Jest bardzo spoko, jeśli chodzi o pieska. I to jest jakoś tak, jak mam 5 opakowań, bo to jest jakaś akcja z tym kodem. Jak mam 5 opakowań, to już kolejną paczkę dostaję za free. Więc prawdopodobnie już chyba za free dostanę paczkę, ale jeszcze też muszę ją odrobaczyć, bo nie była po prostu odrobaczana. Więc muszę to dzisiaj załatwić. Udało mi się załatwić weterynarza. Trochę naczekałam się, ale załatwiłam i tabletki dla tamusi, jedno i drugie. Bo ja mam na dzisiaj fajnie wszystko, po moim myśli idzie. Tu dronik ogarnięty, gra w komputerze, nie chciała się wgrać, w końcu mi się wgrała. Ale nie o tym mowa. Mamy do przetestowania popcorn karmelowy i popcorn kokosowy. Zaczęła od tego kokosowego. Bo aż się boję, czego się możemy spodziewać naprawdę. Jak to otworzyć, pytam się ładnie. Dobrze, że tak się nie obejdzie, dobrze, że to mam w pobliżu moje nożyczki. Zrobimy ciach, ciach. Faktycznie kokosem. Popcorn jak popcorn, ale wydaje mi się, że jest posypany trochę kokosem. Jeśli miałabym ocenić, naprawdę jest bardzo dobre. Wiecie, co bym jeszcze do tego dorzuciła? Czekoladę. Popcorn z kokosem i z czekoladą. Dorzucić czekolada mleczna. Dorzucić to by był smak miazga. Mogę ocenić na 9-9,5 spokojnie. Bo jest naprawdę mega. Mega smaczny. No. Dobry jest. Karmelowym. Wydaje mi się, że to będzie podobny smak jak z Lidla. Tam jest o smaku cukru. Słodki, popcorn słodki, czyli to też nam się robi karmel, tak? Znany zapach, wow, ale tego dużo. W sensie mi chodzi tego karmelu. Bierzemy popcorna. A jak smakuje? Czuć ten karmel. Na pewno ma inny smak niż ten z Lidla popcorn. Będzie pytanie, jaki popcorn z Lidla, on się często pojawia przy tygodniu amerykańskim. On bardziej jak nie karmel, bardziej jak tofu. Według mnie bardziej tak to smakuje. Jest dobra, ale wydaje mi się, że ten kokosowy jest zdecydowanie lepszy. Tu daje 8 punktów. To jest 9,5, czyli jest naprawdę różnica, ale ogólnie mogę Wam polecić, żeby spróbować. Za te paczki dawałam złoty 99. Akurat pamiętam, bo tak dosyć, no tak, taka niska cena była, więc spoko.
Co będziemy potrzebować? Zupka wifon, złoty kurczak, łagodny. Jak ktoś woli, może być inny smak. Bardziej wzięłam tego złotego kurczaka ze względu na makaron, ale też przyprawy, które będą potrzebne, bo już zupkę mam otwartą. Makaron sobie fajnie rośnie. Oprócz tego majonez, ser, tuńczyk. Będzie to nasza sałatka wersja eksperymentalna. I co robimy? Makaron, jak już nam narośnie, niepotrzebną ilość wody odcedzamy i wrzucamy makaron na talerz. Makaron mamy odcedzony. Wrzucamy sobie na talerz. To taka będzie mniej więcej porcja, którą jesteśmy w stanie zjeść. Do tego dorzucamy tą przyprawę z tego kurczaka. Wersja łagodna. Pikantnej nie biorę, bo po prostu nie jestem fanką pikantnej. Może być na razie tak wrzucony, zaraz sobie wymieszam. Boże, ten zapach, ale dawno zupek nie jadłam. Tuńczyk u mnie ma 80 gram. Otwieramy, odcedzamy, bo tu będzie pewnie w oleju. Odcedzamy i samą suchą rybę tu wrzucamy sobie. Teraz w międzyczasie bierzemy sobie ser, dwa plasterki sera i kroimy w drobniutką kosteczkę na desce. Będzie dowolny żółty ser, może być w kostce, może być tak jak u mnie w plastrach, jak kto woli. No wiadomo, lepszy by był w kostce, bo w kostce możemy sobie fajnie zetrzeć ten ser. No i co? Ten pokrojony serek dodajemy sobie do naszego dania. Okej. I do trochę dam więcej niż łyżka majonezu, bo zobaczcie, zostaje mi praktycznie resztka. Mogą być 2 łyżki, może być 1,5 łyżki, zależy jak kto lubi majonez. No oczywiście to sobie wszystko dokładnie mieszamy. Chlapanie to oczywiście tamusia. Jak widzicie, przyłożyłam trochę do większego garka, bo na talerzu nie byłam w stanie domieszać. I mieszam sobie, mieszam, ale jeszcze bym do tego dodała magii trochę. Myślę, że to jest jedna z lepszych mag na rynku. Tak na czuję, odrobinę tego dodajcie. Trochę magii. Wymieszamy. Dobrze, porządnie. I mamy szybkie, gotowe danie do zjedzenia. Wersja oczywiście eksperymentalna. Tak pyszne danie. W raptem ile? 5 minut? Ja nie ukrywam, takie dania uwielbiam, szybkie. Dobre. A nawet bardzo dobre wyszło z tą magą. To mówię, to według własnego uznania przyprawy dodajcie, no takie jakie macie ochotę. Lubicie bardziej pikantne, dajcie bardziej pikantne. Ale po prostu taka sama baza, makaron, tuńczyk, majonez, ser. To są takie produkty, które po prostu musicie mieć i to już od was zależy. To może być zupką wifonu, nie wiem, pomidorową, inną, taką jaką po prostu lubicie. Jest naprawdę mega. Wiecie co, tak sobie myślę, że jeszcze do tego naszego dania dla osób chętnych, żeby to nie było aż takie, nie tyle mdłe, tylko miało troszkę lepszy smak, bardziej słodszy, proponuję dodać 1 albo 2 krążki z ananasa. Taki może być ananas z puszki, czy nawet jakiś tam pokrojony w kosteczkę, tylko odcedźcie. Będzie naprawdę takie danie.